Trwają wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzież z naszego terenu wybierze dziś 21 rówieśników, którzy będą reprezentować ich interesy. Młodzieżowa Rada Gminy będzie doradzać burmistrzowi przede wszystkim, zgłaszać swoje propozycje, będzie tak naprawdę reprezentować młodzież z terenu gminy Polkowice. Wybory rozpoczęły się o godzinie 14. Wielu młodych ludzi udało się już do zespołu szkół w Polkowicach, aby wybrać swoich przedstawicieli. Dlaczego zdecydowałeś się zagłosować? No, żeby Polkowice były lepsze. Tutaj młodzież ma różne pomysły, żebyśmy po prostu rozwijali to miasto. Ideą utworzenia Młodzieżowej Rady jest głos młodzieży, która coraz częściej wyraża swoje zdanie w ważnych kwestiach społecznych. Czy uważasz, że Rada Młodzieżowa w Polkowicach jest potrzebna i dlaczego? Uważam, że jest potrzebna, ponieważ chociaż pewne grono młodzieży będzie mogło reprezentować tak jakby całą młodzież i też tak jakby podpowiedzieć tym starszym wyżej, co mogą zrobić dla nas, żeby było nam lepiej. Myślę, że to właśnie młodzież powinna decydować o tych sprawach, które są dla nas najważniejsze i powinna nas słuchać, a później przenosić to do władz gminy, żeby po prostu mogły realizować te pomysły. My jako młodzi ludzie mamy więcej pomysłów na to, co można zrobić w tym mieście niż już tacy troszkę starsi. Wybory potrwają do godziny 19, a już jutro dowiemy się, jaki jest skład Młodzieżowej Rady Gminy, która zostanie wybrana na 3-letnią kadencję.